Witam, w dzisiejszym filmie pokażę, jak przygotować się do pracy emisjami FT8 używając programu JTDX. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, powinieneś zainstalować sterowniki swojego radia. Najpierw pobieramy sterowniki ze strony producenta. W wyszukiwarce wpisujemy JESU. Klikamy w pierwszy wynik i wchodzimy na stronę JESU. Klikamy zakładkę Products, wybieramy HV Transceivers, następnie wyszukujemy nasze urządzenie, w tym wypadku 991A. Przechodzimy poniżej do zakładki Files i na dole znajdziemy link do sterownika. U mnie przeglądarka pyta zawsze, gdzie mam zapisać plik, a czasami jest tak, że jeśli to nie jest ustawione, to trzeba sobie wejść w pobrane, tamten plik się zapisze zwykle domyślnie. Zapisujemy sobie gdzieś na komputerze ten sterownik. Sterownik zapisze się w formacie spakowanego archiwum ZIP, więc trzeba go będzie rozpakować. Ja używam programu 7ZIP. Można zrobić to zwykłym programem Windowsowym. Otwieramy rozpakowany folder i wybieramy sterownik do zainstalowania. Klikamy i postępujemy zgodnie z tym, co pojawia się w instalatorze. W zasadzie wszystkie ustawienia można tutaj zostawić. Po zainstalowaniu sterownika podłączamy radio kablem USB do komputera i sprawdzamy w menadżerze urządzeń, czy wszystko się dobrze zainstalowało. Będziemy widzieć dwa nowe porty COM, u mnie 3 i 4. Ja te porty zmieniam na 1 i 2, ale to nie jest konieczne. OK, kiedy radio jest poprawnie podłączone do komputera, możemy przejść do ustawień na naszym urządzeniu. W menu 31 wybieramy wartość cut rate. Ja mam 38400, potem w menu następnym 32 wybieramy cut tot na 100 ms. Sprawdzamy jeszcze, czy cut RTS jest uruchomiony. W menu 60 wybieramy PC keying na DTR. W menu 107 wybieramy wartość SS Blackout Level. Można zostawić 50, tak jak jest domyślnie. W menu 108 wybieramy SSB PTT Select na RTS. W menu 108 wybieramy SSB Port Select na USB. Teraz instalujemy program JTDX. Jak zwykle odpalamy przeglądarkę, wpisujemy JTDX. Wchodzimy na stronę autora programu. Tutaj po prawej stronie jest dział Downloads i tam możemy sobie ściągnąć najnowszą wersję programu. Tak, tu po prawej. Klikamy, pobieramy, a plik zapisujemy gdzieś na dysku komputera. U mnie przeglądarka pyta zawsze, gdzie mam zapisać plik, a czasami jest tak, że jeśli to nie jest ustawione, to trzeba sobie wejść w pobrane, tamten plik się zapisze zwykle domyślnie. Klikamy plik instalacyjny i postępujemy zgodnie z tym, co jest w oknie instalatora.
Instalator utworzy skrót do programu na pulpicie. Ja zawsze wrzucam te skróty do menu start systemu. A teraz ustawienia programu. Uruchamiamy aplikację JTDX, wybieramy w niej od razu menu File. Wybieramy opcję Settings. W pierwszej zakładce wypełniamy informacje dotyczące naszej stacji. Pamiętamy o znaku i o QTH lokatorze. W kolejnym oknie, w zakładce Radio, musimy podać ustawienia naszego portu CAT. Wybieramy model naszego radia, tutaj 991A, i następnie ustawiamy wszystko tak, jak widać na filmie. Zgodnie z tym też, co ustawiliśmy w radiu. Na koniec jeszcze przeprowadzimy test, czy działa nam CAT i czy działa nam PTT przez USB. Jako że nasze radio posiada wbudowany interfejs audio, wybieramy w kolejnej zakładce audio właśnie ten interfejs. Microphone USB Audio Codec, Speakers USB Audio Codec. I to są w zasadzie najważniejsze ustawienia. Teraz na kolejnych zakładkach tutaj w filmie pokażę, jak ja mam ustawione pozostałe parametry programu. Tutaj w zasadzie już jest dowolność i można ustawić program pod siebie tak, jak chce się go używać. Na przykład kolorystycznie, jeśli chodzi o stacje, z którymi się pracowało, z którymi się jeszcze nie pracowało, tak jak tutaj widać. Także tutaj już użytkownik musi ustawić to pod siebie. Można oczywiście skorzystać z mojej propozycji, nie ma żadnego problemu. Program działa, dekoduje sygnały i teraz przechodzimy do kolejnej części, czyli będziemy sobie ustawiać synchronizator czasu, bo to też jest bardzo ważne przy emisjach cyfrowych FT8, aby zegar naszego komputera był zsynchronizowany z serwerem NTP. Ja użyję bardzo prostego programu Network Time. Wpisujemy sobie w wyszukiwarce przeglądarki Network Time i wchodzimy na stronę autora, no zwykle pierwszy wynik. Pobieramy sobie stabilną wersję programu, można też użyć alfy, jeśli ktoś chce. Tradycyjnie, analogicznie do tego, co robiliśmy poprzednio. Musimy zainstalować teraz program. Widać, że instalka jest już na pulpicie. Klikamy podwójnie w ikonkę i postępujemy zgodnie z instrukcjami zawartymi w kolejnych oknach naszego instalatora. Tutaj wszystko możemy zostawić domyślnie. I na koniec warto się zsynchronizować. Program się uruchomi. Będzie widoczny w prawym dolnym rogu. Klikamy prawym przyciskiem myszy, Update Now. Zegar się synchronizuje i to wszystko. Możemy pracować emisjami FT8. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.